Peter Toma, wicelider Pucharu Świata, jedyny skoczek, który walczy jeszcze z Primożem Peterką o ostateczne zwycięstwo. Coś strasznego. Coś strasznego, jak ten Dieter Toma walczył o odległość. Walczył fantastycznie, ale nagle siadł tak jak to on, jak już kilka razy, nawet w tym sezonie mu się zdarzyło. Skacze kapitalnie, on ma dynamit w nogach, szalenie odważnie ciągnie odległość. Pięknie kontroluje lot, proszę, 213 metrów, ten wynik byłby rekordem świata, gdyby skok został ustany. A tak mamy noty po 7 punktów, Czech dał mu 8 i tylko 17 lokata. On nierówno wylądował,